Witam na recitalu Violetty Liber. Recital Tibi Cantamus Domine odbywa się w ramach Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego Idee Człowiek-Filozofia, które odbywa się właśnie w Starym Sączu. Nazywam się Małgorzata Liber i mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Wystąpi przed Państwem Violetta Liber, mieszkanka Podrzecza z sąsiedniej gminy Podegrodzie. Violetta Liber jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, a od 2019 roku studentką śpiewu operowego na Akademii Muzycznej w Łodzi. Violetta często bierze udział w wielu międzynarodowych kursach mistrzowskich, na których kształci się pod okiem wybitnych osobistości muzyki operowej. Podczas jednego z nich miała okazję zaśpiewać na koncercie finałowym w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Jej sopranowy głos jest doceniany także na konkursach. Zdobyła m.in. trzecie miejsce na międzynarodowym konkursie wokalnym w Niemczech, a w bieżącym roku została laureatką pierwszej nagrody w konkursie imienia Anny Knapik w Kąśnej Dolnej. Oprócz śpiewu Violetta pasjonuje się grą na skrzypcach i fortepianie, jednak jak sama podkreśla, pragnie zostać śpiewaczką operową. W wykonaniu Violetty usłyszymy 9 utworów ułożonych chronologicznie według czasu ich powstania. Na początek Jan Sebastian Bach. Niemiecki kompozytor i organista epoki baroku, jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki, pochodził z niezwykle muzykalnej rodziny, ale również 4 jego synów zostało znanymi muzykami, a jako ciekawostkę podam, że dzieci miał 20. Jedną z niezwykłych kompozycji Jana Sebastiana Bacha jest kantata Magnificat. Magnificat, jak wiemy, to kantyk śpiewany w czasie nieszporów. Jest to radosna pieśń dziękczynna, którą według Ewangelii świętego Łukasza wypowiedziała lub zaśpiewała Maryja podczas spotkania ze świętą Elżbietą krótko po zwiastowaniu. Prawykonanie pierwszej wersji Magnificat Jana Sebastiana Bacha miało miejsce w Boże Narodzenie prawie 300 lat temu. Utwór zbudowany jest z 12 części. Za chwilę usłyszymy część 4, arię na sopran pod tytułem Quia respexit. Do słów. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem będą mnie odtąd nazywać błogosławioną. Jan Sebastian Bach, aria Quia respexit, śpiewa Violetta Liber. Thank you.
Ave Maria jest najczęściej, oczywiście po Ojcze Nasz, odmawianą modlitwą. Przez wieki inspirowała i nadal inspiruje kompozytorów do tworzenia jej muzycznych wersji. Trudno zliczyć, ile ich powstało, ale z pewnością niektóre to prawdziwe arcydzieła, które poruszają do głębi. Słuchając pieśni, czujemy się bliżej Boga. Właściwie nie ma uznanego kompozytora, który nie napisałby muzyki do tej modlitwy. Ave Maria kojarzy się nam najbardziej z Franciszkiem Schubertem. Co ciekawe, nie napisał on jednak nigdy tak zatytułowanego utworu. Natomiast w epoce romantyzmu bardzo popularna była jego pieśń pod tytułem Trzecia pieśń Elleny. W pieśni tej pojawiają się słowa Zdrowaś Mario, które sprawiły, że melodia Schuberta szybko została podłożona do tekstu tej modlitwy. Stąd też powszechne przekonanie, że kompozytor napisał melodię do oryginału. Obecnie Ave Maria jest jednym z najsłynniejszych miniatur skrzypcowych Schuberta. Kompozycja jest też często wykorzystywana do muzycznej oprawy uroczystości ślubnych. Franciszek Schubert, Ave Maria, śpiewa Violetta Liber.
Felix Mendelssohn Bartholdy to niemiecki kompozytor. Żył zaledwie 38 lat, a kojarzy się głównie jako twórca Marsza Weselnego. Utwór Jeruzalem, który za chwilę usłyszymy, pochodzi ze słynnego oratorium Mendelssohna pod tytułem Święty Paweł. Oratorium przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia świętego Pawła. Za życia Mendelssohna Święty Paweł był dziełem popularnym i często wykonywanym. W scenie pierwszej pod tytułem Ukamienowanie pojawia się aria sopranowa pod tytułem Jeruzalem. W tej arii usłyszymy, oczywiście po łacinie, następujące słowa z Ewangelii Świętego Mateusza. Jeruzalem, Jeruzalem, Ty zabijasz proroków i kamieniujesz tych, których do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto Wasz dom zostanie Wam pusty. Felix Mendelssohn Bartholdy, Jeruzalem, śpiewa Violetta Liber. Thank you.
Fryderyk Chopin to najsławniejszy polski kompozytor i pianista. Wszyscy znamy jego utwory fortepianowe, polonezy, walce czy mazurki. Natomiast pieśń, jeden z najważniejszych gatunków muzycznych epoki romantyzmu, jest prezentowana w twórczości Fryderyka Chopina przez zaledwie kilkanaście utworów. Pieśni nie należały bowiem do głównego nurtu jego twórczości, jednak można przypuszczać, że stosunek emocjonalny Chopina do tych utworów był głęboko osobisty, bo na przykład pieśni komponował wyłącznie do wierszy poetów polskich. Po mazurkach i polonezach są one głównymi nośnikami polskości w muzyce Chopina. I tak do tekstów Stefana Witwickiego Fryderyk skomponował między innymi znane nam wszystkim pieśni Życzenie czy pieśń Wiosna, którą za chwilę usłyszymy. Jej prosta melodia oparta na śpiewie ludowym powtarza się kilkakrotnie, natomiast słowa opisują piękno polskiego krajobrazu. Fryderyk Chopin, Wiosna. Śpiewa Violetta Liber. Panis Angelicus, czyli chleb anielski, to pierwsze słowa przedostatniej strofy hymnu Sacris Solemnis, napisanego na uroczystość Bożego Ciała przez świętego Tomasza z Akwinu. Strofa Panis Angelicus była niejednokrotnie traktowana osobno. Do niej pisano muzykę, pomijając resztę hymnu. Najbardziej popularną aranżację muzyczną stworzył prawie 150 lat temu Cezar Frank. W luźnym tłumaczeniu Panis Angelicus brzmi: chleb anielski staje się chlebem ludzi, chleb niebiański kładzie kres zapowiedziom, co za przedziwna rzecz, spożywa Pana biedak, sługa i nędznik. Cezar Frank, Panis Angelicus, śpiewa Violetta Liber.
Gabriel Fauré, francuski kompozytor i organista, skomponował rekwiem, czyli mszę żałobną, prawdopodobnie pod wpływem śmierci swoich rodziców. W utworze skoncentrował się na wiecznym odpoczynku i na ukojeniu. Sam kompozytor wspominał: mówiono, że moje rekwiem nie wyraża lęku przed śmiercią i ktoś nazwał je nawet kołysanką śmierci. Ale tak właśnie widzę śmierć. Raczej jako szczęśliwe wyzwolenie, dążenie do szczęścia ku górze, niż jako bolesne przeżycie. Pełne wykonanie rekwiem w wersji orkiestrowej odbyło się na mszy pogrzebowej kompozytora 97 lat temu. Usłyszymy modlitwę do Pie Jezu, czyli dobrego Jezusa, modlitwę o wieczny odpoczynek. Zwróćmy uwagę, że jeden wers powtórzy się aż trzykrotnie. Pierwsze dwa razy prosząc o rekwiem, czyli odpoczynek, ostatnie wezwanie rekwiem łagodnie wznosi się w górę, czyli w stronę nieba, bliżej Boga. Gabriel Fauré, Pie Jezu, śpiewa Violetta Liber.
Michał Lorenc to współczesny polski kompozytor muzyki filmowej, która nie wymaga reklamy. Otóż ścieżki dźwiękowe z jego filmów od lat żyją swym osobnym, pozafilmowym życiem. Jedną z najbardziej popularnych, pełną wyrazu kompozycją Michała Lorenca jest Ave Maria z filmu Prowokator Krzysztofa Langa. Piękno i głębia tej muzyki przemawia także poza ekranem. Osobiście Michał Lorenc podkreśla, że polska muzyka kościelna jest piękna oraz bogata w żywe tradycje. Chciałbym, aby ta muzyka była znakiem wiary i nadziei, ale nie ode mnie zależy, wyznaje kompozytor, mając nadzieję, że będzie ona wytchnieniem i momentem zatrzymania w wirze codziennego życia. Michał Lorenc, Ave Maria, śpiewa Violetta Liber. Na zakończenie dzisiejszego recitalu usłyszymy dwie tegoroczne kompozycje. To pieśni ku czci świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, napisane specjalnie dla Violetty. W dziele pod tytułem Chrystus cierpiący Papczyński napisał: Chryste,
Idę tam, dokądkolwiek mnie wołasz, pośród strzał i ognia, przez wody i pustynie, ciernie, skały. Pod Twoim przewodem łatwa będzie każda uciążliwa droga, zwłaszcza jeśli towarzysz miłość użyczy skrzydeł. 18 maja minęło 390 lat od urodzenia świętego ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu. Aby uczcić tę rocznicę, zrodził się pomysł napisania muzyki do powyższych słów, użytych w oryginalnym języku, czyli po łacinie. Tak powstała pieśń pod tytułem Chryste, którą wykonuje Violetta Liber. Muzykę skomponował ksiądz Rafał Jaworski. Na organach zagrała Bożena Pańszczyk, a solo na skrzypcach wykonała prymistka zespołu regionalnego Małe Podegrodzie Anna Bodziony. Premiera pieśni Chryste odbyła się 17 maja w kościele parafialnym w Podegrodziu. Teledysk do tej pieśni został nagrany we wnętrzach podegrodzkiego kościoła i jest dostępny w internecie. Ksiądz Rafał Jaworski, Chryste, śpiewa Violetta Liber. Chryste, idę tam, dokądkolwiek mnie wołasz, pośród strzał i ognia, przez wody i pustynie, ciernie, skały. Pod Twoim przewodem łatwa będzie każda uciążliwa droga, zwłaszcza jeśli towarzysz miłość użyczy skrzydeł.
tym roku w Podegrodziu przeżywaliśmy kolejną rocznicę. 5 czerwca minęło 5 lat od kanonizacji świętego ojca Stanisława. Z tej okazji powstała druga pieśń ku jego czci pod tytułem Nie lękam się. Utwór również autorstwa warszawskiego kompozytora księdza Rafała Jaworskiego. Premierowe wykonanie tej pieśni odbyło się 27 czerwca, także w Podegrodziu, podczas mszy polowej na placu, gdzie niegdyś stał dom świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. Podczas tej mszy poświęcono nowy pomnik ku jego czci. Ksiądz Rafał Jaworski, Nie lękam się, ostatni utwór dzisiejszego wieczoru w wykonaniu Violetty Liber. Przy mnie.
Violetto, publiczność oczekuje bisu. Prosimy.